Alicja Majewska. Od ilu lat pracujecie z Włodkiem? Z Włodkiem? Ho, ho, ho. Znaczy, no, obchodzimy jubileusz współpracy okrągły. Brawa dla solistki, dla kompozytora. Słuchaj, to już wygląda na jakieś uzależnienie. No, z mojej strony to jest niewątpliwie uzależnienie. W przyszłym roku 40-lecie wasze. To cudownie, bo obchodzimy ciągle 31 lat okrągły. Zapędzicie kompozytor na całe życie. Jesteś jedną chyba z najszczęśliwszych osób, że on, ty go wybrałaś, ale on również wybrał ciebie. I te, no, jedne z najpiękniejszych nut tobie dedykuję. Alka, próba. O, no właśnie, no właśnie. Dla mnie dobra piosenka to taka, którą najchętniej śpiewam do muzyki Włodzimierza Korcza. 40 lat musiałem czekać na to, żebyś to powiedziała publicznie. Wy zawsze razem, w duecie na tej scenie. No, 405 lat, dzięki Bogu. Ulubiony kompozytor, odpowiedź już znam, ale usłyszmy to nazwisko jeszcze raz. No oczywiście Włodzimierz Korcz. Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i ich anioły. Wyjątkowo dobrym człowiekiem. Nie podlizuję się Włodkowi, tak go cenię. Ja Włodka tak cenię. Kłócimy się okropnie, to nie tak, że w zgodzie stoisz sobie cały czas. Powiem, że żeby nie wydarzyły zany. Po raz setny muszę się tłumaczyć, to nie jest moja żona. Wcale nie jest mój mąż! Kto w tym duecie ma więcej do powiedzenia? Jeżeli chodzi o ilość, to Alicja, jeżeli chodzi o ważność, to ja. Połączyła was muzyka. Piosenka. Ale dobrze. Dopóki śpiewasz, grasz, swą drogę w życiu. Mówimy Majewska, w domyśle Korcz. Swego czasu nawet mówiło się, Ala, ty przestań ciągle śpiewać Korcza, śpiewaj także inne piosenki. Ale ona uparcie śpiewała jego piosenki, bo to są dobre piosenki. Teraz jesteśmy w pana siebie zgadzali. I niech tak będzie cały czas i do końca świata. Wszystko przed nami. Wiesz, może się uda.